o co nagrywam na YouTube, jakie korzyści płyną z kanału na YouTube i czy na YouTubie i takim kanale jak mam ja da się w ogóle zarobić. No i też trochę o takich korzyściach płynących czysto fotograficznej wiedzy z kanału na YouTube. Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. Odpowiem, po co nagrywam na YouTube? Przede wszystkim lubię i mam jakiś pomysł na to. Wydaje mi się taki długofalowy. Jeżeli chodzi o zarobki, no, jeżeli bym to robił dla zarobków, no to raczej bym już tego nie robił. Taki mały kanał raczej zarabia niewiele albo w ogóle. Co nie znaczy, że w przyszłości może nie zarabiać trochę więcej. Taki też jest plan. Generalnie to zaczęło się od tego, że ja to po prostu lubię robić. Lubię nagrywać, lubię mówić, lubię rozmawiać o fotografii lubię analizować zdjęcia, lubię analizować to, co się dzieje na rynku fotograficznym i tak dalej i tak dalej. Więc w zasadzie tak jak z moją fotografią zaczęło się od tego, że to po prostu lubiłem robić. Pasjonowało mnie to potem. Tak YouTube też tak u mnie wygląda. Generalnie odstresowuje mnie to. Mam co robić w zimę, kiedy mam mniej zleceń ślubnych. Bawię się tym, kombinuję, eksperymentuję. Staram się nagrywać też w większości takie filmy, które właśnie mi sprawiają przyjemność, w których coś mogę pokazać, czasem pożartować. Nie będę ukrywał, że też YouTube jest jakimś, jakąś formą rozwoju, bo rozmowy z fotografami, no, wiedza, którą zdobywam, też jakby przychodzi dzięki YouTube'owi. Mogę się rozwijać, muszę spojrzeć trochę inaczej na pewne rzeczy. Więc na pewno są głównie z tego korzyści. Trzeba poświęcić na to sporo czasu, żeby to nagrać, zmontować, przeanalizować, czy to wszystko wygląda dobrze, ale ostatecznie wydaje mi się, że jest zdecydowanie więcej korzyści. Także pierwszy, najważniejszy punkt: nagrywam i prowadzę ten kanał, bo po prostu lubię. Teraz tak misyjnie bardziej. Czyli nagrywam, bo chcę pokazać trochę inną. Perspektywę na fotografię ślubną. Pokazać, że zdjęcia ślubne mogą wyglądać troszkę inaczej, że można mieć trochę bardziej reporterskie podejście, a mniej te wedding fashion, fotografii itd. i tak dalej. Nie idźcie tą drogą! Więc dużo jest w sieci treści na temat właśnie fotografii, czy nawet na zagranicznym YouTubie, gdzie jest ustawianie, pozowanie, przedstawienie, jak fotografować detale. Nie ma zbyt wiele takiej reporterskiej fotografii pokazanej, więc uznałem, że to jest pewna nisza, w której spróbuję się odnaleźć. Ja też nie jestem jakimś hardkorowym reporterem, jest, są dużo lepsi ode mnie, ale no nie każdy nagrywa, więc ja po prostu zacząłem nagrywać, bo uznałem, że jest nisza i coś o tym wiem. Odnośnie samego YouTube'a nagrywania. Pamiętajcie, by mi nie wierzyć. co Po prostu. Jak każdy, kto nagrywa, kto przekazuje jakąś wiedzę, mogę się mylić, więc musicie ostatecznie analizować pewne rzeczy sami. Z takich kluczowych spraw, ja nie jestem nieomylny, często nawet się mylę, często czegoś nie wiem. Oczywiście ostatecznie staram się mówić o rzeczach, o których mam jakieś pojęcie. Staram się mniej mówić o rzeczach, o których mam mniejsze pojęcie. Ale zdarzały mi się nieudane filmiki, w których nawet nie tyle, że popełniałem jakieś ogromne merytoryczne błędy, chociaż błędy też mi się zdarzają. Tak robiłem filmiki, w które wychodziły po prostu. Tak średnio bym powiedział, tak średnio, o, tak delikatnie mówiąc. To znaczy, filmiki, w których mówiłem o czymś, mówiłem i to było takie masło maślane. Jestem tego świadomy. No, takie filmy też powstały. Jestem świadomy, że nie każdemu musi odpowiadać mój styl fotografowania, mój sposób komunikowania się z klientami, to jak to przedstawiam. Dlatego w tym filmie też chcę zaznaczyć, żebyście słuchali moich rad i przepuszczali je przez swój filtr. To są po prostu doświadczenia jakiegoś już doświadczonego fotografa, bo już trochę lat w tym biznesie jestem, ale one nie każdemu muszą pasować. To są moje doświadczenia, moje przeżycia. Ja mogę mieć inny charakter niż wy. Wychodziło to bardzo często w rozmowach z innymi fotografami, gdzie, mimo że styl mamy podobny czasem z jakimiś fotografami, to oni pracują całkiem inaczej podchodzą do tematu całkiem inaczej do relacji z klientem. I właśnie o to chodzi, że ostatecznie to ja nie chcę Was tu prowadzić za rękę. Ja Wam chcę pokazać trochę mojego świata fotograficznego. Chcę wam pokazać jak ja działam. Być może was to do czegoś zainspiruje. Kto wie. Co ty pierdolisz, człowieku? wątpliwe, ale być może was to skłoni właśnie do tego, żebyście odnaleźli jakiś swój sposób fotografowania. Ja nie będę ukrywał, że kilka lat temu byłem zapatrzony w paru fotografów i totalnie tak, że totalnie mnie inspirowali i dalej dzisiaj ich szanuję ogromnie, ale z czasem zauważyłem, że muszę iść swoją drogą. Że no, ja nie mogę pewnych fotografii wykonywać w podobny sposób, bo po prostu nie mam takiego charakteru i też pewnie umiejętności. Więc y, pamiętajcie, by nie wierzyć na słowo i nie podążać tak ślepo. W zasadzie nie tylko chodzi tu o mnie, ale ogólnie taka rada. Nie lubię też się stawiać w roli eksperta. Lubię mówić o swoich doświadczeniach. Nie czuję się najmocniej w pewnych tematach. Czuję się mocny w miarę w niektórych tematach, ale nie chcę być stawiany jako ktoś, kto to powiedział, to tak ma być. Uważam, że fotografia jest na tyle jakby elastyczną i szeroką formą, że można tam działać wedle uznania. Co nie znaczy, że nie będę wypowiadał swojego zdania, mojej opinii na pewne tematy. W sposób jasny i klarowny, na przykład odnośnie takiej pozowanej fotografii, gdzie większość zdjęć jest centralna, centralnie kadrowana i całe przygotowania to jest po prostu ustawka. No, mi się to nie podoba, bo mnie boli, nie? Ja tego nie popieram, nie będę temu kibicował, będę mówił tu swoje zdanie, ale oczywiście nie będę nikogo likwidował. Nie będę mówił, że tak nie wolno robić. Będę pokazywał po prostu inną ścieżkę, taką, którą ja podążam czy wielu też innych fotografów, którą uważam, że za ostatecznie ciekawszą, lepszą, bardziej inspirującą. I tyle. No, mogę tak uważać, więc między innymi dlatego też powstał właśnie ten kanał, o tym mówiłem wcześniej. Wspominałem wam o filmach, które mi nie wyszły, więc może tak bardziej na konkretach. Ja wiem, że nie jestem najmocniejszy w filmach o sprzęcie. O tym. Recenzje czy testy obiektywów czy aparatów. Próbowałem to kilka razy robić. Próbowałem robić dodatkowe podejścia. Takie filmy pewnie się jeszcze gdzieś tam pojawią. Planuję zrobić też takie testy, ale chyba muszę zmienić formułę. Chyba muszę zmienić pomysł na to. Ja nie do końca chyba się czuję w tym. Więc te co już nagrałem, to co staną, a co mi tam, ale chyba takich filmów tu będzie mało ja nie, nie czuję się kompletnie w sprzęcie nie, nie mam jakby takiej czutki do tego lubię sprzęt, lubię tylko, że to są wszystko moje odczucia a o odczuciach mogę gadać w kontekście na przykład fotograficznych takich pokazywania wam mojej pracy tam możecie bardziej to podejrzeć wydaje mi się to jest takie bardziej ode mnie a sprzęt jaki jest, każdy widzi nie do końca się w tym czuję. czuję się mało kompetentny w, w sprzęcie i też chyba te filmy Często byłem też tam punktowany w pewnych tematach i były też takie negatywne komentarze, że to jest nudne, że tam nic sensownego nie wniosłem w tym filmie. ile pojebane! Zdekretuję was! W sumie trochę się zgadzam. No w wielu filmach tak, tak to było zrobione. I teraz na swoje usprawiedliwienie powiem tylko tyle, że chciałem spróbować się zmierzyć. Więc będę się raczej mierzył z czymś innym. Będę próbował innych formatów. A takie testy to sobie chyba Odpuszczę. Panie, też dzięki YouTube'owi można stworzyć sobie taką grubą skórę, bo jakieś krytyjskie komentarze też się pojawiały. Niektóre zablokowałem, bo one były bardzo obraźliwe. Część jakaś tam nieprzychylna, no to oczywiście zostaje. Ja nic do tego nie mam. Każdy może pisać, co chce, ale fajnie się można uodpornić na niektóre rzeczy. Ja już wcześniej raczej miałem, że tak powiem, wywalone w pewne tematy. Wiem, co i jak robię, jestem pewnych rzeczy świadomy i lubię przyjmować krytykę, jeżeli ona ma jakieś tam faktyczne uzasadnienie. A jak ktoś pisze pierdoły, to po prostu wiem, że pisze pierdoły i się tym nie przejmuję. Także to w kontekście takiej wiarygodności, takiej. Innego podejścia do, do tego YouTube'a, po co to robię, i chciałem wam się, z wami się podzielić właśnie takimi moimi odczuciami tych filmików, tych nagrań. No dobra, powiedziałem wam o takiej misji o tym, że to po prostu lubię, ale gdzieś z tyłu głowy Kasa, 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 kasa. No to co ten chłop działa sobie tak? O, ma za dużo czasu, za dużo pieniędzy. Oczywiście z tyłu głowy mam gdzieś, że to może być jakiś biznes. 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 No, matko jedyna, na pewno biznes to to nie jest i pewnie jeszcze długo nie będzie. Ale tak, ta misja, ta, ta, ta bolubie to jest przede wszystkim. Ale z tyłu głowy się oczywiście pojawia, jak to troszkę z pieniędzy, żeby to się trochę zwróciło. Ten czas poświęcony. Więc mam z tyłu głowy, że. Coś może skapywać z czasem z tych filmów. Że, jak one będą miały jakąś odpowiednią ilość wyświetleń, no to z tych reklam coś tam wpadnie. Z, z, ze wsparcia i od razu bardzo dziękuję wspierającym. Jeśli doceniasz to, co robię, możesz zostawić suba, podrzucić tipa na kawę, albo uzyskać bonusy wspierając mnie na YouTube. Linki w opisie i podpiętym komentarzu. Jest też taki pomysł, żeby było więcej filmów tylko dla wspierających, i to się najprawdopodobniej. Stanie, więc takie filmy będą powstawać bardziej dla wspierających określonych, którzy gdzieś tam nie po prostu wspierają w tej drodze YouTube'owej. Więc tak, chcę to trochę spieniężać. Niektórzy czasem postawią kawkę, więc będzie na kawkę. No i oczywiście, jakaś do sprzedaż produktów, czyli na przykład moje presety, które długo, długo, długo powstawały, a w końcu powstały. Jeśli potrzebujesz dodatkowej wiedzy, to na mojej stronie dostępne są kursy i warsztaty, konsultacje. Oraz presety. Linki w opisie. Pewnie jakieś warsztaty czy kursy online też się pewnie będą powoli pojawiać, bo to jest taka trochę nieodłączna część tego całego YouTubeowania. Więc tak, mam z tyłu głowy, że może coś później z tego gdzieś tam skapywać ale nie spieszę się, na no spokojnie będę nagrywał, tak jak nagrywałem, niezależnie czy dochód będzie taki jak teraz, czyli jakieś tam, nie wiem, 50-150 zł miesięcznie, a jak będzie 500 albo 1000 miesięcznie, to dalej pewnie będę nagrywał, bo, bo właśnie, wracając do tamtych wcześniejszych punktów, bo to lubię po prostu, więc póki mi się nie znudzi, to będę nagrywał, a jak mi się znudzi, a ja będę zarabiał dużo, to wtedy też będę nagrywał. No i dobra, kto pytał? Nikt. Za tydzień wjedzie film o kadrowaniu. Z przykładowym zdjęciem i moją analizą tego zdjęcia, taką szerszą, odnośnie tego, jak często patrzę na pewne rzeczy, jak czekam, jak wyczekuję pewne tematy, więc to będzie za kilka dni. A ostatnio wjechały dwa filmy, czyli jak fotografuję wesele, takie od zaplecza, od kuchni, trochę tego, jak ja działałem, a druga to rozmowa z Pawłem Stecem.